I oraz inteligencji jednostajnie, stopniowo, niemal liniowo rośnie na przestrzeni ostatniego stulecia. And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best. Co ty robisz? Musimy uciekać. Pierdolamy do kosmosu. To co jeśli jesteśmy na to wszystko za głupi? Co jeśli w tym wszystkim zaklęta jest treść, którą dane nam będzie zrozumieć dopiero po następnym kroku milowym rozwoju naszych funkcji kognitywnych? Co jeśli ci ludzie są z przyszłości i chcą nam przekazać coś ważnego, ale jeszcze nie jesteśmy w stanie tego odkodować? Nie, no pewnie tak tylko gadam. Czołem. Ja wiem, na YouTubie jest dużo treści, które nie są najlepsze. Ura. Tutaj. Żegnaj! O nie, idzie pociąg! Wrum, 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 wrum! Pociąg! Wrum, 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 wrum! I o tych nie najlepszych treściach z branży prankowo wyjdźcie mi z mojego YouTube'a challenge'owej mówi się od dosyć dawna. Ale kiedy myślicie, że dumni, dorośli, fizycznie ukształtowani ludzie tworzący content dla 5-letniej widowni już osiągnęli jakieś apogeum absurdu, co jak strzelam ma miejsce dopiero kilkanaście filmów po tym, jak orientują się, że muszą mrużyć oczy, kiedy patrzą na swoje odbicie w lustrze. I wywaliła ten budyń do kibla i wysłała mi zdjęcie i napisała: ej, Barty, zobacz, to wygląda jak gówno. Budyń. To okazuje się, że chuja prawda, da się bardziej. Niezły człowiek miał, słuchajcie, musiał mieć spust. Jako że YouTube'owe algorytmy działają całkiem nie najgorzej, jeżeli chodzi o dobieranie treści, które potencjalnie mogłyby trafić w moje gusta, to raczej rzadko dostaję jakieś totalne gówno. Ale tak się składa, że jakimś cudem przez tę barierę przedostał się kanał The Friends, kanał z gatunku, który staje się coraz bardziej niepokojący. Czyli robimy gówno dla dzieci. Tam trochę w środku niech leży. I bazując na tytułach, miniaturach, formie, tematach poruszanych na filmach i wszystkich innych elementach, które nie mają szans przyciągnąć nikogo innego. Jednocześnie udając, że to wcale nie dla dzieci i w ten ogół treści dla dzieci wplatamy rzeczy, których dzieci faktycznie nie powinny oglądać. Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, czy ktokolwiek z was zrozumiał, co w tym momencie powiedziałem, ale jeżeli poczekacie do dalszej części odcinka, to wszystko wam się wyklaruje, ale faktem jest to, że taki koncept mógł powstać w głowie kogoś, kto albo ma straszną siekę w bani, albo z czystego wyrachowania. Aniela Bogusz, a.k.a. Seksmasterka, która do niedawna współtworzyła ten kanał. Wrum, wrum, pociąg, wrum, 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 wrum. Musi mieć całkiem duże pojęcie o takiej taktyce. Na kanale The Friends, oprócz jakichś rzeczy typu spróbuj się nie zaśmiać, co mówi typowy ktoś tam, spanie oraz leżenie challenge. Ja lubię mieć tutaj poduszkę między nogami. Daj mi poduszkę między nogi. Bo ja chcę naprawdę zasnąć. Teraz będziesz miała co innego pomiędzy nogami. Spróbujcie nie być najbardziej irytujący w internecie challenge. Już wiem, że to może być trudne. Znajdziecie tam takie filmy jak... Która ma większe? Ja mam pytanie. Czy chodzi o cyce? Miniatura wskazuje... że może chodzić o cyce. Goli na łóżku, goli na rowerze, goli w samochodzie, goli na ulicy, Aniela bez ubrań na ulicy, goli, ubierają choinkę. Najlepsze, blondynki składają meble. Czajcie, blondynki składające meble, daj... Pojeba. Zrobiłeś to, więc żygaj challenge. Podglądam ją przez 24 godziny. O nie. Number 5. Właśnie włamałem się do Ady apartamentu. To już chyba wszyscy przerabialiśmy jakiś czas temu. Oraz moje ulubione, z którym youtuberem poszłybyśmy do łóżka challenge. W sensie, jak challenge? Jak z którym youtuberem poszłybyśmy do łóżka
challenge. Już najwyraźniej sami gubicie się w tych tytułach filmów. I w tym wszystkim nie chodzi już nawet o tych kilka prostych faktów, że to jest content najniższych lotów będący pokracznym zlepkiem trendów pochodzących z zachodniego YouTube'a. Wypełniony darciem mordy, clickbaitowymi tytułami, miniaturkami, które z powodzeniem mogą doprowadzić kogoś do ataku epilepsji i totalnie absurdalną, bezsensowną treścią. Całość ma według mnie dużo mroczniejsze oblicze. Przypomina mi się esej opublikowany na Medium autorstwa Jamesa Bridla, który czytałem jakieś 2 lata temu. To całkiem długi tekst, który zagłębia się w fenomen masowo produkowanych treści rozrywkowych przeznaczonych dla dzieci, publikowanych na jakichś kanałach, widmach z wielomilionową publiką. Całość wydaje się całkowicie odhumanizowana. Tytuły, tagi, stokowe animacje i grafiki, całe koncepcje odcinków, często występujących w kilkudziesięciu wersjach z podmienionym tłem albo bohaterami, wszystko sprawia wrażenie bycia produktem algorytmu, który ma doprowadzić do, po pierwsze, wysokiej częstotliwości publikacji, po drugie, jak najwyższego pozycjonowania. Jakby tego było mało, w filmach przewija się treść, której dzieciaki wcale nie powinny oglądać. Teraz będziesz miała co innego pomiędzy nogami. Przemoc, seks czy jakieś totalnie poryte rzeczy pokroju świnki Pepy pożerającej swojego tatę albo pijącej wybielacz. To wszystko wymieszane w taki sposób, że przeciętny rodzic nie jest w stanie wychwycić momentu, kiedy coś jest nie tak, jeśli nie ogląda uważnie każdej minuty animacji razem ze swoim dzieckiem. A to niestety bardzo popularna praktyka, zostawić je przed tabletem czy komputerem i niech sobie ogląda. Na pierwszy rzut oka nie ma się czym martwić, to bajka jak każda inna. Będąc jednak nieuważnym, można pominąć moment, w którym bardzo młoda osoba chłonie treści budzące niepokój nawet w dorosłych. I pomimo tego, że wcześniej wymienione bajki i animacje były samozwańczo kierowane do najmłodszych, to widzę tutaj sporo analogii do kanału The Friends. Oczywiście, jak twierdzą sami prowadzący, pokazując dane z Analyticsa, mają głównie publikę składającą się z ludzi w wieku od 18 do 25 lat i grono starszych osób. Co jak wszyscy doskonale wiemy, możemy sobie o kant dupy potłuc, bo dzieciaki zakładają konta, podając nieprawidłowe dane tylko po to, żeby mieć dostęp do filmików, których normalnie nie mogłyby obejrzeć. Hej, to jest całkiem powszechne zjawisko, nawet ja tak robiłem. Ale z jednej strony twórcy kanału The Friends pozują na kabarecik, który jest przeznaczony dla osób dojrzałych, na tyle świadomych, by mogły zrozumieć to, co widzą i przetworzyć to w właściwy sposób. Z drugiej strony widać tutaj szaloną i wydaje mi się świadomą niekonsekwencję. Prowadzący kanał The Friends korzystają z masy mechanizmów, które mają przyciągnąć bardzo młodą widownię. Grają, zachowują się, nawet mówią w totalnie infantylny sposób. Kładź się, musisz Aniela się tutaj. Nie! Gryk, gryk, gryk. I tutaj. Gryk, 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 gryk. Żegnaj! O nie, idzie pociąg! Wrum, 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 wrum. Pociąg! Wrum, 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 wrum. Wrum, wrum! Szybko, bo nadjeżdża! Wrum, wrum, wrum! Ratujcie się! Wrum, wrum, wrum! Wrum, wrum, wrum! O nie, ja się nie uratowałem! Bazują na tematach i kontrowersjach, które mają szansę przyciągnąć, jeśli nie tylko dzieciaki, to w głównej mierze dzieciaki. Jednocześnie pomiędzy tymi filmikami, które są miałkie, byle jakie, słabo wykonane, często żenujące, ale jednak stosunkowo niegroźne, wplatają rzeczy, które w jawny, stuprocentowy sposób nie są dla nich odpowiednie. Się rozebrał troszeczkę. Już zaczynają zbierać. Golubcy. Golubcy na rower. Golubcy na rower. Mama, berube. Idziemy. Ale fajnie. Ale się pocierama. Cześć, cześć. Ale gorąco się zrobiło. W ogóle, content tworzony przez The Friends sprawia wrażenie, jakby był produkowany przez jakieś roboty. Ja sam rodzicem nie jestem, ale potrafię sobie wyobrazić taką sytuację, że dzisiaj jest bardzo trudno do końca w 100% kontrolować to, co dziecko ogląda. Zwłaszcza wtedy, kiedy na pierwszy rzut oka wydają się być kolorowe, wesołe i totalnie niegroźne. Nie będzie to specjalnie odkrywczym, jeżeli powiem, że w wykonaniu The Friends jest to bazowanie na najprostszych mechanizmach zdobywania popularności, a że tym targetem są, jak strzelam i jak wydaje mi się, w 99% bardzo małe dzieci. Target, który nie jest jeszcze ukształtowany, nie ma wygórowanych preferencji i bardzo łatwo mu różne rzeczy wcisnąć. No to come on, wydaje mi się, że jest to w pewnym stopniu manipulacja, ale ten kanał to tylko kropelka w morzu. Nawet na polskim YouTubie, jak strzelam kanałów, które wykorzystują dokładnie takie same techniki, mechaniki zdobywania popularności, jest zapewne cała masa. A więc co można zrobić? Nie wiem, musimy usunąć YouTube'a, jest już po prostu za późno dla nas.
Nie wiem, filmiki będziemy wysyłać w formie pojedynczych klatek, listownie. Jakby ja bym to widział w ten sposób. Jeżeli macie jakieś inne pomysły, nie wiem, możecie napisać.